Anna Alina Gintner, malarka polska, żyła w latach 1933, urodziła się w Poznaniu, zmarła w 2013 roku w Krakowie i z tym miastem połączyła swoje życie i twórczość. Od 1952 do 1958 roku studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Zbigniewa Pronaszki. Wystawiała niewiele, między innymi miała wystawę w Brukseli, w Mediolanie, w Nowym Jorku, ale przed wystawami należałoby powiedzieć, że swoją naukę jakby uzupełniała jeszcze na stypendiach. W 1964 roku odbyła stypendium w Paryżu, natomiast w 1979 w Nowym Jorku. Tych wystaw nie było wiele, ale była na przykład w 1985 roku w Bielsku-Białej i była to ostatnia wystawa jej w takim czasie bardzo aktywnego życia artystycznego, bo wystawiała bardzo dużo na wystawach zbiorowych, szczególnie tych wystawach, które były poświęcone malarstwu metafory, ale też na festiwalach malarstwa współczesnego. Natomiast ta wystawa w Bielsku-Białej w 1982 roku to była ostatnia wystawa i właściwie 3 lata później oficjalnie zakończyła swoją twórczą działalność. I tak do końca nie wiadomo z jakiego powodu. Także od 1985 roku nie namalowała już żadnego obrazu. Później jeszcze w 2005 roku miała swoją wystawę w Galerii Artemis w Krakowie. Twórczość Gintner należy do nurtu malarstwa metafory w Polsce. To nurt, który był bardzo popularny w latach 60. i 70. On też pozwalał artystom nie godzić się na oficjalnie nakazaną sztukę realizmu. To jest realizm, ale ten realizm jest podszyty metaforą, poetyckością. Także należy Gintner do tego nurtu. Ten nurt korzysta z cech surrealizmu również. Każdy artysta na swój sposób korzystał z tego nurtu i czy Kazimierz Mikulski w inny sposób, Kęstut Bereźnicki w inny. Także i Anna Alina Gintner również w inny, bardzo delikatny. Malarka buduje swoje obrazy dzięki łączeniu dwóch rzeczywistości. Są to realne postaci najczęściej, czy dwójki młodych ludzi, czy kobiet, nagich, które są właśnie przedstawione w rzeczywistości zupełnie nieprzystającej do tych postaci, właśnie odrealnionej, właśnie połączonej często też z przedmiotami, które są ponadnaturalnej wielkości, tak jak przyzwyczaił nas do tego nadrealizm. Ale u Gintner jest to wykorzystanie takie bardzo delikatne, bardzo subtelne. To właśnie to połączenie dwóch rzeczywistości wydaje się najważniejszą cechą jej malarstwa. Malarstwa bardzo delikatnego, subtelnego, takiego poetyckiego i bardzo dobrze warsztatowo malowanego. Te postaci nie są bardzo realnie przedstawione. One są też schematycznie, często wyidealizowane, bo o tej idealizacji właściwie nie tylko postaci, ale i pewnych przedmiotów należy szczególnie powiedzieć. Nie chodzi tu przecież o pokazanie realnego świata, realnych zindywidualizowanych osób, ale właśnie postaci, które mają być taką metaforą, czy to zdarzenia, czy to myśli. Obraz Maturzyści został namalowany w 1962 roku i wystawiony na pierwszym festiwalu malarstwa współczesnego w Szczecinie. Pojechała tam też nasza długoletnia kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu, pani Halina Załęska, która budowała zbiory tego muzeum. Tak jej się obraz spodobał, że zakupiła go do zbiorów i dzięki temu dzisiaj go omawiamy. Kompozycja jest statyczna, centralna, przedstawia dwoje młodych ludzi, tak przedstawionych, że wydaje nam się, że to są brat i siostra. Młodzi ludzie, którzy
są pozbawieni atrybutów doczesności. Zacznijmy od planów. Na pierwszym planie jest stół, a może być może parapet. To parapet, który oddzielał w obrazach, w portretach renesansowych postać zindywidualizowaną, określoną, konkretną od odbiorcy. I tutaj również jest to zastosowane. Na tym parapecie czy na stole nie tylko opiera swoją rękę młoda dziewczyna, natomiast ustawiła malarka globus i książki. To również są właściwie tylko zarysy tych przedmiotów, na tyle widoczne, żebyśmy z odbiorem nie mieli kłopotów, ale nie są mocno uszczegółowione ani książki, ani globus, bo to postaci są najważniejsze tutaj, dwoje młodych ludzi, dwoje maturzystów. Stoją na tle, ich głowy są ukazane na tle symbolu szkoły, tablicy, czarnej, zwykłej tablicy, na której z kolei delikatnie są namalowane wzory szerokości geograficzne państw, bo mówimy o młodych ludziach, przed którymi jest cały świat. Stąd ten globus, stąd ta tablica. Ale tak jak mówiliśmy na wstępie, że twórczość, że obrazy Gintner to jest to połączenie dwóch światów, tego realnego i innego, nierzeczywistego. I ten nierzeczywisty świat, taki zupełnie jakby oddalony, ale bardzo intensywnie budujący całą kompozycję, to jest pejzaż, jest malowany tak, jak na wczesnorenesansowych obrazach. Właściwie pisany, bo tutaj widzimy te poszczególne nakładania punkcików farby delikatnym pędzelkiem. Budowany jest tak, byśmy bardzo dobrze mogli widzieć perspektywę powietrzną. Od ciemnego, dokładnego malowania ciemnego koloru do rozjaśnienia, ale w bardzo ciepłych beżach i ciepłych szarościach. Uzupełnia pejzaż sztafasz, czyli postaci, które sobie chodzą, spacerują, bardzo elegancko ubrani panowie w kapeluszach, garniturach, panie z torebkami również w kapeluszach, czyli bardzo eleganckie towarzystwo, które delikatnie wypełnia ten pejzaż. I drzewa. Drzewa też z zaznaczeniem właściwie poszczególnych fragmentów i poszczególnych listków. Jest horyzont, ale horyzont trudno teraz powiedzieć, czy ta część, ten fragment, ta płaszczyzna takiej ciepłej szarości to jest niebo według artystki, czy z kolei jest to ściana pod tablicą. Ta niepewność, ta tajemnica artystki, której już teraz nie rozwiążemy, bardzo nas intryguje. To jest właśnie to połączenie dwóch światów, realnego maturzystów i pejzażu, który właściwie nie do końca wiadomo, gdzie się kończy. Bardzo ważne są też twarze tych postaci. Tak jak już mówiłam, to zresztą sugeruje też Bożena Kowalska w swoim artykule, że wyglądają jak bracia i siostra, jak brat i siostra. Mają nieco wydłużone szyje i na tych wydłużonych szyjach, delikatnych, takich wyjątkowo subtelnych twarze, ale twarze też co nieco nierealne, co nieco wyidealizowane. Oczy tak jak z ikon i tutaj troszeczkę nam przypomina się twórczość Jerzego Nowosielskiego. Są to też postaci beznamiętne. Patrzą na nas wprost i właściwie nie do końca wiemy, co myślą. Jest to kompozycja statyczna. Ewentualnie jedyny ruch, jaki tutaj obserwujemy, to jest ręka chłopca na ramieniu dziewczyny i ręka dziewczyny, dłoń właściwie dziewczyny opierająca się na globusie, który też jest dość płasko malowany. On ma oczywiście wyrysowane południki, ale jest na tyle płasko, żeby nie odbierał naszej uwagi od postaci. I te postaci na takim właśnie bardzo ciemnym, właśnie czarnym tle najbardziej zwracają naszą uwagę i najbardziej są zagadkowe.